Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie przepis na genialny, szybki, prosty i można powiedzieć letni obiad, mianowicie młode ziemniaki, młoda kapusta, kiełbacha, tanio, szybko, przyjemnie, do tego świeże ogórki, mizeria, coś naprawdę, naprawdę pysznego, sycącego, niedrogiego i tak naprawdę zdrowego. Także koniecznie oglądajcie film od deski do deski, dajcie znać w sekcji komentarzy, czy lubicie takie obiady, czy lubicie robić coś, co jest sezonowe. Czekam na to. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. I co? Do roboty! Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od przygotowania ziemniaków. Mam tutaj młode ziemniaki. Jak widzicie, te ziemniaczki są bardzo małe. O takie właśnie chodzi. One są według mnie najsmaczniejsze, są fajne, słodkie, jeżeli tylko takie gdzieś tam dorwiecie, czy to na ryneczku, czy od jakiegoś gospodarza. Bardzo polecam Wam zawsze przyjechać się po jakiejś wsi i tam na pewno gdzieś znajdziecie jakieś plakaty, czy ogłoszenia, że sprzedadzą ziemniaki. I z takich miejsc są, uwierzcie, najlepsze. Ziemniaków potrzebować będę takich około 80 deko na dwie osoby. Spokojnie, trzy też się najedzą. Ziemniaki wbrew pozorom, moi drodzy, i tym opiniom panującym obecnie, nie są kaloryczne. Kilogram ziemniaków ma około 700 kalorii, tak więc można się najeść, a nie przytyjecie. To wszystko ten mit, gdzie powstało, ten mit, który powstał, że od ziemniaków się tyje, to tyjecie od sosów i od dodatków do ziemniaków. Także w ten sposób przygotowane ziemniaki na pewno Was nie utuczą. Ziemniaczki znajdują się w misce, ja ich nie obieram, tylko pod bieżącą wodą dokładnie je wyszoruję. Umyję jeden o drugi. Jeżeli chcecie, to możecie użyć jakiejś gąbki szorstkiej, jakiejś ściereczki czy szczotki. Także wracam do Was za chwilkę już z umytymi ziemniakami. Ziemniaczki, moi drodzy, są już umyte i teraz musimy je doprawić. Doprawiam pryskając nieco zwykłym olejem. Myślę, że tyle wystarczy. Będzie to około jednej łyżki z takiego aerozolu. Lepiej to wszystko nam się rozprowadza. Z tego też względu tego używam. Tego gałka muszkatołowa. Oczywiście sól. Rozmaryn. Oraz suszony czosnek. Całość dokładnie mieszamy. Ziemniaki wykładamy na blaszkę pokrytą papierem do pieczenia. I wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 200 stopni, 220 nawet, na około 20 minut. 25. Ziemniaczki fajnie zmiękną. I będę mówił Wam, co robimy dalej. W tak zwanym międzyczasie, moi drodzy, zabieramy się za dodatki do naszych ziemniaków. Między innymi będzie to kiełbasa. 3 sztuki w zupełności. Tutaj wystarczą na tą ilość ziemniaczków. Kroimy na pół. I następnie takie półplasterki. Grubość około 0,5 cm. Kiełbasa leci na bok. Potrzebować jeszcze będziemy młodą kapustę. Mam tu taki kawałek, został mi z innego przepisu. Będę potrzebował mniej więcej taką ilość. I kroję ją jak najdrobniej. Można te liście, które odchodzą, przełożyć i posiekać w ten sposób. I zaczynamy od podsmażenia kiełbaski. Na patelni znajduje się już bardzo mocno rozgrzany olej, około jednej łyżki też, i podsmażamy. Kiełbasa musi nam zbrązowieć, mocno się zarumienić. Do tak podsmażonej kiełbasy, moi drodzy, dodajemy przed chwilą pokrojoną młodą kapustę. Całość od razu solimy. Oczywiście dodajemy
pieprz czarny mielony. Całość przemieszajmy. Dolewamy około 100 ml wody. Całość przykrywamy i dusimy przez około 20-25 minut. Dodatkiem do całości będzie mizeria. Jeden ogórek na taką porcję w zupełności wystarczy. Mizeria jest tylko dla jednej osoby, także jeden ogórek jak najbardziej. Kroimy plasterki, można zetrzeć na tarce, będą wtedy cieńsze. Można zrobić to za pomocą noża, tak jak ja robię to w tym przypadku. Grubość nożem to około 2 mm. Ogórek pokrojony trafia do miski. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy wy lubicie mizerię na słodko, czy może na kwaśno, a może też macie jakiś inny swój sprawdzony, ulubiony przepis. Znajdziecie też na moim kanale dwa przepisy na mizerię, także też gorąco was tam odsyłam. Niektórzy solą ogórki, niektórzy nie. Ja jestem z tych, co najpierw ogórki solą. Muszą się one zmorzyć, nacieram je, mieszam. Ręka oczywiście, moi drodzy, jest umyta, także nie musicie pisać w komentarzach, że grzebię brudną ręką. Na spokojnie. Zajmie to teraz to macerowanie około 5 minut. Ziemniaki, moi drodzy, są na tyle miękkie, że możemy zrobić kolejny triczek z nimi. O co mi chodzi? Po prostu je rozdusimy, nie trzeba tego robić. Jednak fajniej to smakuje. Bierzemy szklankę z grubym dnem albo jakieś inne naczynie i każdego delikwenta rozwalamy w tenże sposób. Możemy też zrobić pół na pół. I ziemniaki trafiają ponownie do piekarnika jeszcze na około 10-12 minut. Ja mizerię, moi drodzy, najbardziej lubię tylko i wyłącznie z jogurtem naturalnym, także pół kubka, będzie to około 200 g jogurtu naturalnego, trafia do środka. Można zrobić na czystym śmietanie, można zrobić mieszankę, śmietana, jogurt, śmietana, mleko, jogurt, mleko, opcji jest wiele. Ja dodaję tylko i wyłącznie jeszcze delikatnie, tylko już soli. Pamiętajcie, że przed chwilą te ogóry soliliście, tak więc nie przesadźcie z solą, zawsze można doprawić, a jak przesadzicie, to za wiele już nie zrobicie, chyba że dorobicie jeszcze więcej tej mizerii. Do tego dodaję tylko jeszcze pieprz czarny mielony, całość mieszam. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tak oto się prezentuje. Przepięknie zmiękła, jest uduszona. Doprawić już niczym nie trzeba, jest wystarczająco. Ale zawsze na tym etapie możecie jeszcze dodać soli, pieprzu. Kto co lubi, do tego ta kiełbaska przepysznie zarumieniona też oddała jeszcze swojego smaku, aromatu. Wszystko jest, tak jak mówiłem przed chwilą, miękkie, przepiękny kolor. Zanim jednak jeszcze zaserwujemy, zabierzmy się za koperek. Mam tutaj dosyć spory pęczek. Oczywiście nie zużyję całego. Tyle w zupełności powinno wystarczyć. Ściskamy i zarówno cieńszą część, jak i łodygi bardzo drobno siekamy. I teraz już jesteśmy gotowi do serwowania. Na sam dół leci kapustka. Już teraz na kapustę gorącą koper. On przepięknie odda smak i zapach, jak dostanie tej temperatury. Do tego te ziemniaki rozplaszczałe. Cyk, zobaczcie, one są cieniutkie, mega chrupiące. O to właśnie chodzi, moi drodzy. Dodamy kilka ziemniaków w całości jeszcze. Co by ładnie wyglądało. Mizerię przełożyłem do mniejszej miseczki. Tak to, moi drodzy, się prezentuje. Przepięknie wygląda, niesamowicie pachnie. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Prosty, tani, szybki, genialny po prostu. Sezonowe składniki. Młoda kapusta, młode ziemniaczki, koper, który niesamowicie pachnie. Jakaś dobra kiełbacha, może być też myśliska. Tutaj jest zwykła śląska, moi drodzy. Może być tak właśnie, mówię, sucha jakaś myśliska, która odda jeszcze więcej aromatu. Do tego mizeria. Czegoż więcej potrzebujemy? Prosto, tanio, smacznie, domowo. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.